Park przy parafii Bożego Ciała w Kończycach położony między ulicami Paderewskiego, Miłą i Olsztyńską 19 września oficjalnie otrzymał imię kardynała Augusta Chlonda. Wojewoda śląski unieważnił jednak uchwałę Rady Miasta o nadaniu mu imienia, uzasadniając swoją decyzję tym, iż gmina jest uprawniona do nadania imienia m.in. parkowi, korzystając ze swych uprawnień właścicielskich, ale tylko w przypadku, gdy jest on zlokalizowany na terenie, którego wyłącznym właścicielem jest gmina. Podczas sesji nadzwyczajnej radni zdecydowali o zaskarżeniu tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Przeciwny, kto się wstrzymał? 21 osób głosowało za. W uzasadnieniu czytamy. Jedna działka jest własnością gminy Zabrze we władaniu prezydenta miasta Zabrze. Natomiast dwie pozostałe stanowią własność kościoła. Działki te zostały przez parafię rzymskokatolicką pod wezwaniem Bożego Ciała przy ulicy Olsztyńskiej 5 w Zabrzu użyczone gminie Zabrze na czas nieokreślony. Nadto proboszcz tej parafii wyraził zgodę na nadanie imienia parkowi. Tym samym uchwała została podjęta i opublikowana zgodnie z obowiązującymi na terenie gminy zasadami. Projekt został przyjęty do realizacji.